Witam w Onet Rano Wiem. Moim gościem jest Adam Piechnik. No, strój zdradza, że ratownik medyczny. I Adamie, powiedziałeś przed chwilą i poza anteną, że ludzi powierzchownie tylko interesuje to, jaka to jest ciężka praca. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że akurat ratownik medyczny to jest taki człowiek, z którym no, bardzo byśmy się nie chcieli spotkać w pracy, bo to oznacza, że mamy jakiś bardzo poważny problem, ale jednocześnie ja mam wrażenie, że to jest jeden z najbardziej szanowanych, tak jak ja rozmawiam z ludźmi, jest jeden z najbardziej szanowanych zawodów w Polsce w ogóle. I zawód, którego kompletnie my laicy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, jak nieprawdopodobnie trudna jest to praca, jak nieprawdopodobnie w trudnych warunkach, jak mało macie płacone, a jak dużo się od was wymaga. I nie zgadzasz się z tym, że tak jest? Że ludzie was niezwykle szanują? No na wstępie dzień dobry Państwu. Wiesz co, fakt, muszę się chyba pochwalić. W takich badaniach opinii publicznej dotyczącej zawodów zaufania publicznego ratownicy medyczni są na trzeciej pozycji. Po raptem 12 latach w zasadzie funkcjonowania na tym rynku zawodowym, dlatego że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym to bodajże 2007 rok. Więc funkcjonujemy jako ratownicy medyczni. Wcześniej pracowali koledzy moi, koleżanki jako sanitariusze, zresztą w systemie byli lekarze, pielęgniarki systemu, pielęgniarze systemu, ale faktycznie formalnie istnieje zawód ratownika medycznego od 2007 roku i jeżeli na przestrzeni tych 12 lat trafiamy na trzecie miejsce, nie dysponując, zresztą zaraz po strażakach i pielęgniarkach, ale nie dysponując tak jak Straż Pożarna czy pielęgniarki, pielęgniarze i budżetem i możliwościami i przede wszystkim olbrzymimi kadrami, bo to są dziesiątki tysięcy ludzi. W przypadku Straży Pożarnej świetnie, rzutki, profesjonalne PR, oficerowie prasowi, tak, rzecznicy, koleżanki, pielęgniarki, pielęgniarze, samorząd zawodowy, którego my ratownicy nie mamy. I faktycznie tu się z Tobą zgodzę, że jeżeli po tych 12 raptem latach pracy 15 tysięcy ratowników medycznych, ratowniczek medycznych, jesteśmy już na trzecim miejscu, jeśli chodzi o to zaufanie do zawodów zaufania publicznego, to jest to coś, co świadczy o tym, że chyba faktycznie wykonujemy pracę o bardzo szczególnym charakterze. A dorzuciłeś przed chwilą słowo ratowniczek. Do ratowników jest sporo kobiet w tym zawodzie? Tak. To znaczy były momenty, kiedy pewnego rodzaju segregacja następowała utrudniająca, to znaczy był egzamin sprawnościowy. To praca, no niestety, ona wymaga sprawności fizycznej dużej. I to jest ten jeden z tych elementów, który wpływa na to, że w tej pracy potwornie jakby szybko ulega dewastacji takiej i ta kondycja nasza i psychoemocjonalna, ale także i fizyczna. To, że jestem świetnie wyszkolonym fachowcem, ja i moi koledzy i koleżanki, i rozpoznamy na przykład zawał u pacjenta, prowadząc wywiad szczegółowy, patrząc na objawy fizykalne, robiąc EKG, rozpoznając te uniesienia czy obniżenia, te wszystkie merytoryczne kwestie schodzą niejako na tło, na plan dalszy w sytuacji, kiedy pacjent ma cukrzycę towarzyszącą szereg innych chorób, które powoduje między innymi to, że jest otyły i jest na trzecim piętrze. I trzeba go znieść na noszach. I dokładnie o to chodzi. No, ten rozpoznany na trzecim piętrze zawał nie zostanie przez nas uratowany. I to też jest taka bardzo ważna rzecz. My staramy się pozostać nogami na ziemi twardo i mówimy, że ratownictwo medyczne, w ogóle medycyna jest interdyscyplinarna niejako, ratownictwo szczególnie. Jakby my musimy mieć wiedzę z całej, bardzo szerokiej palety tych wszystkich stanów, które mogą być stanami nagłego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Ale my nigdy nie działamy sami. Zawał, żaden ratownik nie uratował pacjenta z zawałem sam bezpośrednio. Był jednym z ogniw, które prowadziły do tego, że ten człowiek być może faktycznie po miesiącu wyjdzie z tego szpitala z zaleceniami dotyczącymi trybu życia, trochę innego już w tym momencie, ale przetrwa żywy. Tak? Natomiast jednak musimy go dostarczyć przede wszystkim na tą kardiologię inwazyjną, tak? I to tam będzie to życie ratowane. Ja rozumiem, że to jest zawód, który z założenia jest nieprawdopodobnie stresujący, niebywale wymagający, bo tak jak mówisz, i oczywiście jest to 100% racja, że poza wiedzą merytoryczną ta kondycja fizyczna też musi być i ratownik musi o nią dbać. Ale czy ty masz wrażenie, jakbyś porównał wykonał na przykład pracę ratownika medycznego dzisiaj i 10 lat temu, czy jest wam łatwiej, trudniej, więcej pracy macie, mniej pracy macie? To znaczy na pewno jest trudniej, przede wszystkim dlatego, że wiesz, wiele lat temu pogotowie ratunkowe, o ile dysponowało znacznie gorszymi możliwościami sprzętowymi i całą resztą, tym zapleczem technicznym, to jednak dominowały formy zatrudnienia na etacie. Ja rozpocząłem moją przygodę, bo cały czas mnie jakoś pasjonuje i kręci. I nie tylko pozwala wystawiać rachunek. W sytuacji, kiedy już moich kolegów z etatów wyrzucano po prostu. Dysponent mówił, że jak było pogotowie pod szpitalem, że szpital będzie dywersyfikował koszta i od przyszłego roku ogłasza konkurs i mogą jako firmy jednoosobowe na kontrakcie świadczyć pracę, mogą składać papiery. Ponad 50% ratowników w Polsce pracuje w warunkach kontraktu jako jednoosobowa działalność gospodarcza. I to jest jeden z powodów tego, że większość z nas pracuje w sposób urągający w zasadzie jakiemuś zdrowiu psychicznemu, ale i fizycznemu, dlatego że praca po 300-400 godzin. Częściowo także i po to, żeby samodzielnie najpierw pokryć te wszystkie daniny, które państwu trzeba zapłacić, będąc przedsiębiorcą. No, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że ten zawód, mój zawód, który dzisiaj reprezentuję tutaj przed państwem, bez wątpienia, bo dla was bez wątpienia jest zawodem o charakterze służby. Ten zawód jest świadczony przez ludzi, którzy są jednoosobowymi firmami. Masz jednoosobową firmę? Tak, jestem. Okay. Od 12 lat pracuję na kontrakcie jako ratownik medyczny. I tu jest ten element, po pierwsze, szkodliwy dla nas. Szkodliwy w tym zakresie, że ta olbrzymia część tych należności, które muszę odprowadzić jako firma, powodują, że muszę od 100 godzin więcej na przykład przepracować niż normalnie. To powiedz proszę, ile na przykład liczyłeś w sierpniu, ile przepracowałeś godzin? Pracowałeś cały sierpień? Czy w sierpniu przepracowałem 200 godzin, około 200 godzin, z tym, że istotne jest pewnie to, że do 16 sierpnia przepracowałem 200 godzin do 16 sierpnia? Tak, tak. Akurat na sierpień planowałem ze swoją narzeczoną i z dzieckiem jakieś krótkie wakacje, jakiś odpoczynek, dlatego pracowałem tylko pół miesiąca. Najdłuższy dyżur, jaki w tym miesiącu miałeś? W tym miesiącu nie, dwie doby to jest takie maksimum, wiesz co? To, co ci powiedziałem. To są 2 doby bez przerwy, kiedy jesteś. My pracujemy w trybie trochę, wiesz, jak Straż Pożarna, czyli jeżeli nie mamy wyjazdu, to wiadomo, że nie robimy w tym czasie nie wiadomo jak złożonych i wyczerpujących rzeczy. Natomiast w rejonach, gdzie tych karetek jest za mało, a w Warszawie jest rażąco za mało karetek. Kwestie ratownictwa medycznego są nierozwiązane i ignorowane, odpychane przez rządzących cały czas. Świetnym przykładem jest Warszawa, jeśli chodzi o tą ilość karetek, bo wiesz co, istniał taki algorytm, który mówił o tym, że żeby pogotowie ratunkowe było sprawne, funkcjonalne, to powinno być nasycenie tych karetek 3,1/3 na 100 tysięcy mieszkańców. I Warszawa ma tych karetek około 50 paru. No 80 parę z przyległościami typu Otwock, Legionowo, Wołomin, Tłuszcz. Podczas gdy ten algorytm, który mówi o tym, że żeby ta sprawność była zachowana, mówi o przynajmniej tak, o tych 3,1/3 karetki na 100 tysięcy mieszkańców. On został wykreślony, wiesz, z wytycznych, którymi mają się kierować. No, nasza władza, zresztą nie ta każda tak naprawdę, świetnie sobie radziła z nieodpowiadającymi im jakimiś wymogami, ale niedawno oglądałem Discover bodajże i Sztab Zarządzania Kryzysowego, on tam szacował, ale bardzo pobieżnie, że w Warszawie przybyło około 3 milionów ludzi. To też jest sprawa w zasadzie, że powiem ci, dla twoich kolegów i koleżanek zawodowych, bo jeżeli w strukturach Urzędu Miejskiego w Sztabie Zarządzania Kryzysowego tak naprawdę nie są w stanie powiedzieć, na jaką ilość mieszkańców zabezpieczają. Bo ostatnie badania sprawdzające, ile osób przebywa w Warszawie, miały miejsce w latach 90. Sztab Zarządzania Kryzysowego tak naprawdę nie ma pojęcia, ale rozumiesz tą nazwę. Sztab Zarządzania Kryzysowego, który nie wie, tak naprawdę, ile osób przebywa w Warszawie, w związku z czym te plany są pisane gdzieś tam, ale nawet gdyby przyjąć, że te 3 miliony faktycznie przebywa, to według tego algorytmu, o którym powiedziałem, w Warszawie powinno być 100 karetek. 100 karetek. Mniej więcej, a nie 50. I szalenie istotne jest także to, że tak jak raport NIKU wykazał, do blisko 80% wyjazdów pogotowia ratunkowego dochodzi w sytuacji, kiedy nie było powodu do tego, żeby to karetka robiła, więc można by się pokusić o to, że jeżeli 80% karetek było zajętych tym, czym nie powinno, nie były gotowe do wyjazdu, to właściwie wolnych karetek, które mogły jechać, ratować ludziom, próbować nieść tą pomoc i ratunek, mieliśmy 0,6 karetki. Czy to jest plaga dla was, te wezwania karetek do przypadków, które nie wymagają karetki ratownika medycznego? To było zawsze, wszędzie i... Bo ja rozumiem ludzi, ja z punktu widzenia ludzi, jakby od ludzi nie można wymagać, że oni będą świadomie, z zimną krwią i zdroworozsądkowo i jeszcze z wiedzą medyczną podejmować decyzję, tak, nie potrzebuję karetki, nie będę po nią dzwonił. Nie można tego od ludzi wymagać, ale jednocześnie nie trzeba mieć jakiś system, no okej, dobrze. No to... Wiesz, o co chodzi? Nie dzwonią do recepcji pizzerii, żeby sobie zamówić, zresztą nawet i tam jak się rozmawia, to rzeczywiście na sobie ustalasz, czy chcesz z oliwkami zielonymi, czy z czarnymi, czy z bekonem te pizze, więc pamiętaj, że rozmawiając z numerem alarmowym, rozmawiam z dyspozytorem, który ma wykształcenie medyczne i on usiłuje zebrać wywiad, który ustali, jaka forma pomocy będzie najbardziej efektywna, bo poza pogotowiem ratunkowym istnieją przecież przychodnie, istnieją szpitale, istnieją placówki nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, które nawiasem mówiąc sprawdzają się w pewnych sytuacjach, tych właśnie, do których nie powinno jechać pogotowie, znacznie efektywniej i znacznie lepiej dla ludzi, którzy gdyby tylko zechcieli właśnie chyba niewłaściwą dla naszej nacji kulturą i szacunkiem potraktować tego drugiego człowieka, po tej drugiej stronie słuchawki telefonicznej, który doradza im coś, kierując się no, wiedzą, merytoryką, nie złośliwością. Jeżeli mówi im, że z gorączką, ze stanem, który nie jest stanem nagłym, warto wybrać się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, oczywiście w godzinach, kiedy ona funkcjonuje, dlatego że ona w odróżnieniu od SOR-u nie funkcjonuje na zasadzie triażu, czyli tych kolorów, które... Tak. Decydowania, który przypadek jest najpilniejszy. Włącznie tak, z paręset minut. Tak? Kolor zielony i kolor niebieski to są kolory, które oznaczają, że do 200 minut oczekiwanie na lekarza, co też nie jest żadną gwarancją, dlatego że zawsze stan pacjenta na SOR-ze będzie decydował o tym, kiedy się zobaczymy z tym lekarzem i jeżeli po 2-3 godzinach oczekiwania wydaje nam się, że jesteśmy już za chwilę, będziemy przyjęci, otworzą się drzwi, wiadomo, karetki z trzema znacznie bardziej poszkodowanymi czy w cięższym stanie osobami, które znowu nas zepchną dalej. Stąd są te historie dramatyczne ludzi, którzy wiele godzin siedzą na SOR-ze, podczas gdy mogę ze 100% pewnością przyjąć, że znakomita większość z nich usłyszała, że ma 300-400 metrów od tej placówki SOR-u do placówki nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Siedzą na SOR-ze, dlatego że cały czas są ludzie, którzy zdecydowanie bardziej potrzebują pilnej pomocy niż oni. Wiesz co, na SOR to nie do końca. Ludzie siedzą na SOR-ach dlatego, że tak jak ci powiedziałem, niestety funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nasz rodak, przeciętny rodak jest, jak ja to mówię, bomisiem puchatkiem. Bomiś, bo mi się należy, a puchatek, bo to był miś o bardzo małym rozumku. I chodzi o to, że jeżeli tłumaczy się człowiekowi, który trafił na SOR z gorączką, ze stanem, który nie jest niczym więcej niż dla interny, że znacznie efektywniej zostanie mu udzielona pomoc na nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, tylko na nią się musi stawić sam, te 300 metrów, bo tam będzie funkcjonował na zasadach kolejki. Będzie piąty, to będzie piąty, będzie potem czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Po godzinie wyjdzie z receptami, wykupi recepty, wróci do domu i zacznie się kurować pod pierzenką tak jak należy. Chyba że lekarz stwierdzi, że jest stan zagrożenia życia powodujący to, że musi trafić do szpitala, więc wypisze skierowanie i trafi do szpitala. Znakomita większość twoich, moich, naszych rodaków siedzi na SOR-ze, wypowiada się na temat tak zwanej ochrony zdrowia w sposób wiesz jaki, jednocześnie mogąc bo każdy z tego personelu, triażysta, który mu wydawał ten właśnie zielony albo niebieski kolor, powiedział mu, że te 300 metrów, 500 metrów stąd jest nocna i świąteczna, ale Polak wie lepiej. Wiesz, że Polak zna się na medycynie, na polityce i wszystko wiemy na ten temat. Adamie, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Musimy kończyć niestety, ale bardzo dziękuję. Chciałem też Ci bardzo podziękować za to, co robisz i poprzez Ciebie też symbolicznie podziękować wszystkim ratownikom medycznym w Polsce za pracę, którą wykonujecie. Bardzo miłe, sympatyczne. Mam nadzieję, że jakaś część z nich to widzi i tak jak Ci powiedziałem, mam wrażenie, że nasi rodacy bardzo płytko i powierzchownie odbierają sprawę swojego zdrowia. Stąd jest to lekceważenie dotyczące tych spraw, o których mówię, o zabezpieczeniu, o tym, jak ten system kuleje nieprawdopodobnie. My się oburzamy, my i moi rodacy oburzamy się dopiero wtedy, kiedy z tym systemem się spotykamy. Za miesiąc, za półtora miesiąca będzie okazja wystawić krzyżyk tym, którzy odpowiadają za to, bo to nie lekarze, nie pielęgniarki, nie ratownicy odpowiadają za tą zapaść w systemie ochrony zdrowia. Dlatego też mówimy o tym temacie teraz, bo może ktoś w kampanii wyborczej się polityków popyta, co mają do powiedzenia na ten temat. Ja osobiście, Brodku, uważam, że to jest nasza wina częściowo, nasza, społeczeństwa. Ja też jestem jego częścią, że my pozwalamy tej zbieraninie politykierów, bo wśród nich nie ma, nie wiem czy zauważyłeś, wśród nich nie ma nikogo na tyle odważnego, żeby ten system zreformować, żeby pieniądze przeznaczyć we właściwe miejsca. Nie damy rady niestety o reformie systemu poopowiadać. A nie chodzi o reformę, tylko chodzi o to, że masz religię w szkole kosztującą tyle, że 3 programy nowotworowe można by za te pieniądze. Ja się wychowałem w czasach, kiedy religia była w salach katechetycznych. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To na pewno jest wszystko ważne i wszystko o tym powinniśmy w kampanii porozmawiać i powinni, i mam nadzieję, że będziemy. Dziękuję bardzo, dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu. Onet Rano wraca jutro 7:55. Do zobaczenia. Do zobaczenia.